Pani szefowa, jak pani się czuje pierwszy dzień po zmianie tego dżunglowiska w płaską murawę? Jest pięknie, ale i tak nadal trzeba było się napracować. Dzisiaj nie mam siły na nic. Moje stopy są czarne, nie wiem czy je domyję. Ręce zresztą też. Ale zrobiliśmy coś pięknego, bo przez przynajmniej rok nie będziemy tu robić kostki brukowej, bo musi nam wszystko osiąść. Więc zrobiliśmy prowizoryczny chodnik. Myślałam, że to będzie wyglądać inaczej, ale chłopcy mnie wyprowadzili z błędu. To był projekt szefowej. Tak. Także zobaczcie, co udało się stworzyć. Przez pół dnia. Proszę opowiedzieć, co to jest? To jest chodnik szerokości 4 płyt. Zasypaliśmy piaskiem, przybiliśmy tyle, ile mieliśmy krawężników, tyle wsadziliśmy. Trochę nam brakło, musieliśmy dołożyć desek, ale tak jest pięknie. Co tu mogę powiedzieć? Zasypaliśmy ładnie piaseczkiem, żeby nam weszło w te wszystkie dziurki, żeby się nie ruszały te płyty. Ja się na tym nie znam, więc musicie mi uwierzyć. Zobaczcie, jaki mamy porządek na działce. Majster zwariował i jeździ samochodem w kółko domu. Ubija nam ziemię. On wyprowadza Teodora na spacer. Także działka się diametralnie zmieniła. Jeszcze trochę musimy tutaj ogarnąć dookoła, ale dzisiaj już nie mamy siły. Ten cały na razie grajdą, który mieliśmy tam na działce obok, przerzuciliśmy do siebie, żeby nie było, bo porządek musi być. No i akcja właśnie, ten chodnik, niby prowizorka, ale to co po prostu udało nam się odzyskać, ułożyliśmy i teraz mamy takie podejście pod sam dom, już tak naprawdę z samego początku działki, więc w zimę na pewno to się przyda, zwłaszcza kiedy to się tutaj rozmięknie i będzie, nie będzie już tak fajnie, a trawy nie będziemy sadzić, no bo musimy poczekać, aż to wszystko siądzie, zastanowić się co i jak, zaplanować. Tak. I tak już się zmienił plan, tam gdzie miał być garaż, garażu nie będzie, będzie po drugiej stronie, także zawsze no możesz sprzedać ten tutaj naszym widzom, jak co mniej więcej będzie wyglądać. A. Garaż miał być po tamtej stronie, tak jak mówiliśmy na tym, nie? Jednak będzie po tej stronie, tak przy siatce. I doklejona do tego boku będzie wiata, tak około 3 metrów. Daszek może będzie na 4 metrach się kończył, nie? No. I tutaj będzie miejsce też na zrobienie wjazdu. Czyli wjazd idzie po tej stronie. Tak. I zaraz za małym pokoikiem, za tym oknem, doklejona wiata będzie na samochód albo przyczepę. A tam co? Boisko do kosza. A tam boisko do kosza i albo budynek gospodarczy, albo drugi dom majstra. Zobaczymy, no. Myślisz, że z nami wytrzyma? Nie wiem. Raczej nie. No, ale tak się podjazd prezentuje. Wygląda super. Jak na trochę gruzu, trochę desek po szalunkach. To nie jest najgorzej. Najważniejsze, że się będzie czystą nogą wchodzić do domu. To teraz musi sobie dobrze. Teraz akurat zaczęło padać, także dzień wczorajszy nam sprzyjał, bo robiliśmy w suchych warunkach. A teraz jedziemy do domu, bo naprawdę nie mamy siły. Zresztą majster już czeka się niecierpliwi, bo mu się piwo chłodzi w lodówce. Pożegnaj się ze wszystkimi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. I zapraszam na kolejne odcinki. Dokładnie. Czemu mi wchodzisz w zdanie? Ja się rozkręcam dopiero. No to pożegnaj się już bez mojego... Teraz to już nie chcę. Pa! Nara!